Arkadiusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Że jeśli Pan Bóg istnieje, to na pewno jest Brazylijczykiem. Tak, Anglicy wymyślili futbol, ale Brazylijczycy uczynili z niego sztukę, pasję, miłość. I religię. I religię. I to rzeczywiście wygląda fantastycznie. Sędziego, ruszyli, przed nami 90 minut. Przebił. Asue Koto. Mbia. Zdecydował się dośrodkować. Blisko pole karne. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. Ależ pewna interwencja. No wyraźnie arbiter pokazuje, że będzie rzut rożny. No nie był to udany rzut rożny. Będzie kolejny rzut rożny. Pomysł dobry, realizacja dobra, jak widzimy w powtórce, no, ale znakomicie zachował się bramkarz. Ależ wyczuł bramkarz tę piłkę, popatrzmy w tej powtórce. No świetnie to zrobił. Arbiter wstrzymuje grę, zagranie ręką. No. Niektórzy zawodnicy zapominają o tym, że używanie rąk w piłce nożnej jest zabronione. Mbia. No, z tego miejsca można strzelać. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Przywilej korzyści, ale z broni! Piłka poza boiskiem, rzut rożny. Często stałe fragmenty zmieniają wynik meczu, ale nie tym razem. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Song. Teraz Eto. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym. Dobra interwencja. Asue Koto. Eto, niedokładne podanie i strata piłki. Dobre przejęcie, brawo. Strata, co zrobi przeciwnik? Strzela! Dobrze, do przodu. Brazylijczycy, groźna akcja. Marcelo. On potrafi doskonale dośrodkować. Koledzy z zespołu już biegają w pole karne. Udanie odbija bramkarz, ale wciąż piłka w grze.
szybko zagrana piłka do Kulka. Brawa dla bramkarza, znakomite dalekie wyjście i zażegnane niebezpieczeństwo. I przeskakuje nad nogami rywala. Czy to wykorzysta? Kapitalnie to zrobił. Piłka poza linią końcową i będzie rzut rożny. Przeciu! Nawet nie musiał się ruszyć bramkarz. Song. Strata w środkowej strefie boiska. Hernanes. Kiepskie zagranie i rywale wznowią z autu. Czy to wykorzysta? Udanie zablokowali ten strzał. Piłka poza boiskiem i będzie rzut rożny. Oddaje strzał. Dante pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Dobre wybicie przez bramkarza. Koniec pierwszej części spotkania. Remis bezbramkowy. Pierwsze 45 minut poza nami i mamy remis w tym spotkaniu. Na razie. Zapraszam Państwa na drugie 45 minut. Właśnie Canarinhos rozpoczęli. Hernanes. Ależ walczą o piłkę. Makun. Ivan Jobile. Pozycja do oddania strzału. Mbia. Czy to wykorzysta? Hernanes. Obaj trenerzy zdecydowali się wprowadzić na boisko rezerwowych graczy. Makun. Song. Asue Koto. Już blisko pola karnego. Podniesiona chorągiewka, spalony. Tylko dobra okazja. Jestem pełen podziwu, jak to obronił. Jest! Znakomicie! No, no, przyszła kryska na Matyska. Oto jakieś skojarzenie bramkarskie, ale teraz rzeczywiście no, przyszło mu puścić gola. Dopiero w drugiej połowie obejrzeliśmy bramkę. Neymar. No, już blisko pole karne. Jest okazja. Jestem pod wrażeniem jego interwencji. Sędzia sygnalizuje rzut rożny.
Prowadzą w drugiej połowie, trener decyduje się na zmianę. No, myślę, że będą chcieli bronić tego korzystnego rezultatu. Brawo, piękny wolej. Kolejny raz nie udaje się pokonać bramkarza. Wciąż przegrywają. Enoch. To nie było najszczęśliwsze zwarcie. Wspaniała postawa, świetnie zażegnał niebezpieczeństwo. Poradził sobie znakomicie. Koledzy będą mu wdzięczni. Jeśli był spalony, to minimalny. Coraz mniej czasu do końca, przegrywają. Słuszna decyzja trenera, decyduje się na zmianę. Wciąż mamy remis i ostatnie minuty będą niesłychanie emocjonujące. Czy to wykorzysta? No, może być gorąco. Żadnych problemów nie miał, żeby złapać tę piłkę. Całkowicie nieudane zagranie. Ależ końcówka tego spotkania. Kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Ależ są doskonale zgrani, bajeczni technicznie. No świetnie są zgrani. To się nazywa kolektyw. Dzisiaj przerwanie ich akcji to spory wyczyn. Enoch. Przepił. Asue Koto. Bardzo dobry odbiór. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Marcelo. I to już koniec